Witajcie. Popatrzcie, jak tu pięknie. Jaki piękny krajobraz nasz nadmorski. Dzisiaj wybrałem się na przechadzkę pieszą. Mamy święto niepodległości, a to szczególna okazja, żeby trochę powspominać, poopowiadać o tym, jak było kiedyś i może troszeczkę wybiąc w przód, co może nas czekać w motoryzacji. Pomimo tak doniosłego święta, które obchodzimy w dniu dzisiejszym, na drodze, która jest za nami, troszeczkę od niej odszedłem, widać wzmożony ruch samochodów. Gdybyście chcieli wybiec troszeczkę w przyszłość i zastanowić się, jak to może być za kilka lat, to najpierw może cofnę się do pierwszych lat, kiedy wymyślono samochód i jak to wtedy było, do lat 80. w Polsce, 70. No i małymi kroczkami dojdziemy do współczesności, do tego, co obecnie nas może spotkać. Kiedyś bano się motoryzacji. Bano się dlatego, że stanowiła pewną odmienność. Świat zdominowany przez transport kolejowy już wtedy, w XVIII wieku, nagle stanął przed perspektywą uwolnienia się z zaprzęgów konnych i podróżowania w sposób troszeczkę uciążliwy, bo taki przejazd wymagał specjalistycznej obsługi, wbrew pozorom. Oczywiście, jeżeli chodzi o samochody te pierwsze, również, ale potrzebny był stangret albo woźnica, jak go nazywali. Ktoś, kto zajął się tym konnym zaprzęgiem. Kiedy powstawała motoryzacja, to te pierwsze początki były takie, że musiał być szofer albo potem nazywany kierowcą, który również miał do spełnienia szereg funkcji. Samochód nie był tak prosty, a zarazem bardzo skomplikowany jak współcześnie. Wtedy sterowano się oddzielnie dźwignią przyspieszenia, czyli dodawano gazu oddzielnie. Oddzielnie regulowano kąt wyprzedzenia zapłonu i w dodatku jeszcze oddzielnie dodawano paliwa. Mówię tu o zwiększaniu lub zmniejszaniu dawki. Było to dosyć uciążliwe. W kolejnictwie silnik parowy zdominował ruch kolejowy, ale również ten silnik parowy był na bardzo szeroką skalę używany we wszelkiego rodzaju ciężkich maszynach, zwłaszcza rolniczych, ale nie tylko. Nawet pierwsze właśnie takie traktory wyposażone w silnik parowy dawały bardzo dużą moc uciągu, ale były kłopotliwe w obsłudze. Trzeba było je wcześniej przygotować do pracy, podgrzać wodę w kotle. Kolejny krok, który był, to pamiętacie takie traktory jak Lance Bulldog albo Ursus, który był robiony na licencji tego diesla dwusuwowego. Tam, żeby pojechać tym traktorem, należało podgrzać pod silnikiem specjalną taką gruszkę i ta gruszka była podgrzewana, żeby
doprowadzić do zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej. W dodatku uruchamiano taki silnik diesla ręcznie przy użyciu kierownicy. Kierownica była tym kołem zamachowym, tym pokrętłem całego koła zamachowego ciągnika i wskutek właśnie sprężania mieszanki dochodziło do zapłonu i taki pojazd mógł jeździć. Współcześnie to tylko awarie elektroniki, która zaczęła dominować na początku, pod koniec lat 90. i na początku 20. i teraz praktycznie rzecz biorąc w standardzie występuje w naszych samochodach, bo te wtryski, które były w latach pod koniec 80. tak zwane mechaniczne, nie, mechaniczne wtryski, bo wcześniej silniki gaźnikowe spalały dużo paliwa i dawały efekt jazdy i efektywność tej jazdy, ale zużycie paliwa było znaczne i również moc tych jednostek była niewielka. Pójście w kierunku wtrysku i stosowanie coraz nowszych rozwiązań spowodowało, że uzyskujemy efekt zwiększonej mocy z niższej pojemności silnika, a jeszcze jak go doładujemy, to mamy dodatkową moc takiej jednostki napędowej kosztem jej żywotności. W obecnych silnikach doszło już praktycznie do skraju możliwości wykorzystania techniki, bo prawdopodobnie więcej się nie da, chyba że ktoś popracuje nad paliwem, ewentualnie ktoś będzie miał w zamyśle stosowanie innych rozwiązań. W każdym razie odejście w kierunku tego silnika elektrycznego, czym to może skutkować i jak to będzie wyglądało. Teraz złoty wiek, złoty czas, bo tak naprawdę zajeżdżamy na stację benzynową, w kilka chwil tankujemy paliwo, odjeżdżamy i praktycznie rzecz biorąc przemierzamy kolejne kilometry, nie martwiąc się wcale o to, czy nam tego paliwa zabraknie za chwilę, czy za godzinę, czy za dwie, ponieważ system, który mamy w samochodzie, bardzo precyzyjnie pokazuje nam zawartość zbiornika paliwa. W przypadku elektromobilności jest troszeczkę inaczej. Ja rozumiem, że na przykład w Kalifornii, gdzie mamy niskie różnice w spadkach temperatur, tam jest stabilna raczej pogoda. Owszem, może dojść do obniżenia temperatury, ale nie jest to tak drastycznie jak w przypadku naszego kraju. Mamy co prawda ten efekt ocieplenia, ale minusy się zdarzają. I przy ujemnej temperaturze spada niestety wydajność naszych akumulatorów. Macie to na co dzień, wiecie o tym, że przy pojemności akumulatora, załóżmy 100 amperogodzin w okresie zimowym, przy jego maksymalnej sprawności możecie z niego uzyskać tylko około 80%. W dodatku taki samochód z silnikiem elektrycznym, obok tego, że musi poruszać swoje silniki, gdzie moc, nie wiem dlaczego, ale idzie w kilowaty i uzyskuje się tam moce powyżej 200-300 koni, moim zdaniem niepotrzebnie takie mocy się uzyskuje. No to w dodatku mamy jeszcze zasilanie różnego rodzaju dodatkowych urządzeń, ogrzewanie na przykład w samochodzie, nagrzewnica w samochodzie, wszystkie te układy, które muszą zapewnić komfort kierowcy. I to wszystko niestety kosztuje i to wszystko odkłada się w zużyciu energii.
I teraz, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro, czy ceny energii elektrycznej u nas poszybują w górę, czy też będą stabilne, no teraz mamy sytuację, jaką mamy. Za chwilę może być zupełnie inna. Wiadomo, że mamy elektrownie u siebie węglowe, wiatrowych, jak na lekarstwo. Jeżeli ktoś ma jakiś budynek wolnostojący, może sobie tą fotowoltaikę zamontować. No i wtedy taki samochód sobie nawet naładuje pod swoim miejscem zamieszkania. Ale wyobrażacie sobie osiedle, gdzie mieszka w bloku mieszkalnym kilkadziesiąt osób. I zastanówmy się teraz, jak te osoby mają przez noc naładować swoje samochody. No trzeba by każdemu mieszkańcowi wyznaczyć godzinę ładowania. Załóżmy, że nie każdy będzie miał dostęp do takiej ładowarki, nie będzie miał swojej ładowarki, tylko będzie na przykład trzy na taki blok. To każdy będzie miał przez całą dobę ileś tam czasu, żeby sobie taki samochód podładować i będzie musiał się w tym reżimie czasowym zmieścić. Teraz wracając do poprzedniego pytania, sprawa kosztów. Czy te koszty umiarkowane teraz przy wykluczeniu samochodów spalinowych nie poszybują nam gwałtownie w górę? Jeszcze jest jedna rzecz, która tutaj na pewno nie jednemu już spędza sen z powiek, że tak kolokwialnie się wypowiem, mianowicie stosowanie części dedykowanych do danego egzemplarza, części zamiennych, które, tak jak akumulatory teraz w grupie WAG, żeby go przypisać do samochodu, trzeba kod zeskanować i dopiero wtedy system samochodu przyjmie ten akumulator jako ten, który jest dedykowany do pojazdu. No, firmy muszą się jakoś bronić i zabezpieczać przed spadkiem dochodu swojego, ale pójście w tym kierunku, czy to czasami nie wykluczy niektóre osoby w ogóle z możliwości korzystania z takiej formy poruszania się? Czy nie zostanie nam zabrane narzędzie, które nauczyło nas do wygodnego przemierzania dużych odległości w krótkim czasie i praktycznie rzecz biorąc podróżowania bez granic? Jest to przed nami dopiero, ale moim zdaniem wykluczanie pojazdów, które mogą być z powodzeniem jeszcze eksploatowane, które ktoś dopuścił kiedyś do eksploatacji, dając normę emisyjną, czy to czasami nie jest pójście w kierunku wykluczenia motoryzacyjnego? Dlaczego sprawne pojazdy, które mogą się dalej poruszać, które spełniają normy, dla których zostały wyprodukowane, teraz raptem mają nabijać komuś kieszeń, bo on sobie wymyślił opłatę ekologiczną? No to moim zdaniem to jest nonsens coś takiego, bo to jest uderzenie w dużą grupę osób, która stosuje ten właśnie sposób transportu jako swój, można powiedzieć, podstawowy. Weźcie, zobaczcie sobie tak, może kiedy popatrzcie, jak wygląda ruch w dużym mieście. Masa samochodów korkujących nasze ulice i od czasu do czasu przemykający autobus. I co by się stało, gdyby zlikwidować tą masę pojazdów i zdać się tylko na przemieszczanie przy użyciu takich środków komunikacji miejskiej? Pamiętacie, jak kiedyś jeździliście w autobusach?
albo popatrzcie sobie, jak to wygląda na przykład w Tokio, w metrze, jak się dopycha kolanem osoby, które chcą przemieścić się i nie ma już dla nich miejsca, przestrzeni. Na razie to, że mamy możliwość korzystania z komunikacji indywidualnej, powoduje, że w komunikacji masowej podróżuje nam się wygodnie. Ale to się też może zmienić. Trzeba patrzeć bardzo szeroko na pojęcie mobilności jako cechy XXI wieku. Tyle z moich przemyśleń. Mobilność daje nam wolność. Na razie.